Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Shiro właśnie wstał. Dokładnie 15 minut temu otworzyłem oczęta. A po drugiej zmianie wierzcie mi, że jest to ciężkie do ogarnięcia. I tak mówię, no kurczę, jednak jak o tej 14 wychodzę do pracy, to trzeba nagrać odcinek. No i wstałem i nagrywam. Ledwo, bo ledwo, ale nagrywam. Więc jeżeli słyszycie mój głos, może być jeszcze taki nie w pełni ogarnięty. Tak samo jak moje myślenie, więc za każde tutaj lamy i problemy z góry was przepraszam. Ale tak, co my dzisiaj będziemy robić? Bo już, kochani, naprawdę zbliżamy się powoli do końca Planet Craftera. Teoretycznie, żebym go, mógłbym go teraz nawet zakończyć od tak. Tylko wiem, że dużo osób jednak go ogląda. Myślę, że przynajmniej będę chciał dojść do tej atmosfery. To jest jedyne, co będę chciał zrobić. Czyli zostało nam jeszcze 50%. 50% terraformacji. Ale obiecałem wam ostatnio, że będę chciał zrobić te satelity GPS. Myślę, że to zrobimy. Co nam się tu blokuje? Za chwilę się blokuje rozsiewacz drzew T2. No jednak te ogniwa termojądrowe to będą ciężkie do zrobienia. Dobra, zobaczmy te satelity. Co one potrzebują? A najpierw może zjedzmy. Amciu, amciu. Dobra. Amciu, amciu. Więc tak. Jeżeli blokujemy dzisiaj szybko jeszcze w miarę te rozsiewacze T3, to zrobimy sobie te rozsiewacze T3. I plan jeszcze dzisiaj jest taki, że chciałbym zrobić te GPS. Mamy tę dwójkę. Możemy zrobić tę trójkę i rakieta z informacją o mapie. To też zrobimy. Ja sobie tu robię print screeny. Teraz muszę sobie na tym Steamie cholernym to odpalić. Więc sekundowy macie taki lag. Że te ekrany są tu. To po prostu jest bezpieczniejsze dla mnie i dla was. Ja nie zapominam, co mam zrobić. Wy się nie irytujecie, że potem się wracam 5 razy. Myślę, że wilksy ty i owce cała. Dobra, czy my coś robiliśmy z tymi motylami? Już nie pamiętam, tak, coś robiliśmy. Co tam nam wyszło? Larwa motyla szewrona. Znaczy, mamy w ogóle miejsce. Mamy w ogóle miejsce. W ogóle możemy chyba zrobić sobie pudełko na motyle, właśnie. Żelazo i tkanina. No zróbmy sobie to. Jedno żelazo i tkanina jest tu. Sprawdźmy, jak to wygląda. Tu można sobie zrobić, tak? Ła, wow, dobra, ale to nic nie daje. To tylko takie o, że jest. Ale czy ja mam tu gdzieś jeszcze miejsce? Nie mam miejsca. Też nie mam miejsca, bo to już widzę z daleka. Złote chyba też nie mają miejsca. Są podwójne chyba złote. Ja. No to na motylki już nie ma miejsca. Trudno. Nie będę kolejne kopuły robił, bo to nie ma sensu. A więc tak. Potrzebujemy. Osmu nie mamy. No to jeszcze mamy tripa po 8. No to mamy tripa po 8. Wiem, że wy bardzo lubicie te moje tripy po 8. Wiem, że lubicie, jak robię syf w skrzynkach też bardzo. Wielbiacie wręcz. 2, 4, 6, 7 sztuk mamy. Kurde. Dobra. Idziemy po 8. Idziemy po 8. Nie ma co się tutaj bawić, zwlekać. Rozumiem, że teleportera nie zrobiłem, prawda? Ancient Paradise i co innego. A co tam było potrzebne do teleportera? Pręt super stopu. I trzy kwarce pulsarowe. Pulsacyjne. Jak nam się kwarce skończą, to będzie Lipton. To będzie Lipton. Pręt. 8. Akurat ostatni. I zeolit. No zrobimy to już tam na miejscu, żeby tak nie latać. Zeolitu nie ma. Także latał z zeolitem, tak go olewałem, teraz go nie mam. Aczkolwiek
O tyle dobrze, że ten zeolit jest dosyć częstym surowcem. Przynajmniej jak się go nie potrzebuje, to jest częsty. Nawet wiem, gdzie on jest. Gdzieś tu był. Przynajmniej ostatnio tu był. O, tu był. Zebrałem dziada. Ale jest i tu. Uratowani. Dobra, musimy go troszeczkę teraz zebrać w takim razie. Jak tylko zobaczymy zeolit, to kogoś ściągamy. Kogoś ściągamy. Plany były inne, a wyszło jak zwykle. Ok, widzę zeolit. Ois. Dobra, wiem, że jeszcze chyba na górze był. Ale na górę wodzić nie będę. Bo jestem leniwa dupa. Straszna leniwa dupa. Aluminium tutaj? Dziwne. W półsiarkę dawno nie chodziłem. No ale nie mam po co, w tej chwili już nie musimy chodzić. Ani po siarkę, ani po nic. Jeszcze jak tu będzie teleporter, to już w ogóle Meksyk. Osm. Symy, symy. O, tylko osmu nie ma tu za dużo. Chyba się trochę przeliczyłem. Ale dobra, krzem weźmiemy. Ty tam też. Żelaza nie mam po co brać, więc cóż. Zróbmy sobie tutaj szybkie porządki. Dobra, tytan mieliśmy, mieliśmy. Kobalt też mieliśmy. Magnes 1 też się uchował, krzemu trochę przynieśliśmy, fajnie. I osm. I to po co przyszliśmy w sumie. Tylko oczywiście jeszcze jeden syf znów zrobiony, więc... Nic nowego. Nic cholera nowego. Dobra, tam były chyba 3 żelaza. 3 żelaza na skrzynkę, czy 2 żelaza na skrzynkę? 3. Tu będzie śmietnik. Zeolit weźmiemy tu, gdzie być powinien. Więc mamy na niego skrzynkę. Nie, ale te teleportery to jest po prostu... To jest Meksyk. Rozsiewa drzew te trzy. No i fajnie. No i fajno. Dobra, krzemik sobie tu też wrzucimy znów. Magnes. Kobalt. No i już zasoby są uzupełnione. Nawet trochę żelaza wziąłem. A co mi tam? Niech stracę. Jeszcze jeden trip i wracamy do produkcji naszych rzeczy. Dobra, tu nic nie ma już. Jeszcze jakiś syf. Żelazo. O, jeden ospi akurat zrobił. To jest samo żelazo, samo żelazo. No to myślę, że możemy je wywalić. Nie potrzebujemy tego żelaza już w tej chwili. Chwileczkę możemy jedną wziąć. O. I starczy. I starczy. Wracamy do bazy. Osm jest. Siarki też możemy już zacząć zbierać trochę. Nic nie przeszkadza. Dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Wracamy do zabawy. Rozsiewa drzew te trzy. Gdy to się zmieniło, to... Jeden nawóz te dwa więcej, tak? A jest prawie 3 razy... 4 razy lepsze. Prawie. Prawie 4 razy lepsze. O. Dobra, ale... Ale, bo ja tak się już rozgadałem i zaraz nic nie zrobimy z tego, co planowałem. Mikrochip. Mikrochip, chip. Kompas. Krzem, magnes i 2 razy aluminium. Krzem, magnes i dobrze, to aluminium się, kurde, troszeczkę pozbędziemy.
Silnik rakietowy. Silnik rakietowy robiło się z irydu. 2 razy uran. 2 razy uran. Iryd. I co? Superstupka. Dobra. Jeden pręcik. I 8. Tak, tak. A GPS-T2 robi się bardzo podobnie. Robi się bardzo podobnie, bo potrzebujemy to. 1,8. To jest znów silnik. I znów musimy teraz uran wykosić, chyba że tu będzie ten uran. O, tu jest uran. To odstawiamy. I super stópka tam była chyba, tak? Oh yes. Oh yes. Dobra, to mamy. I teraz microchip kompas. 2 razy krzem i 2 razy magnes, tak? Tak. Pyk. I pyk. Teoretycznie za to GPS-T3 możemy już wysłać i informacje o mapie chyba też możemy wysłać. Nie wiem, czy informacje o mapie nie wysyłaliśmy, ale... Ale tego nie jestem pewny. Tego nie jestem pewny. Dobra. Przerwę najpierw to. Leć. I te trójeczka. O, uwięziona rakieta. Leć. I poleciał. Co prawda nie poleciał, ale... No powiedzmy, że poleciało. W teorii mamy teraz informację o mapie i zasięg GPS-T3. Teoretycznie. Jest tylko teoretycznie. Dobra, satelita GPS-T2 wysłana. Rakieta z informacją o mapie wysłana. Tylko co nam daje ta informacja o mapie, tego nie wiem. Interfejs, mapa. Dobra. No to tylko zooma mamy. Tylko mamy zooma. Ale mamy i oznaczenia. Gdzie co jest? Osm jest jeden tutaj. To jest nasza baza, no to tu stąd osm bierzemy ogólnie. Osm jest również na północy, ale daleko. Aluminium. Uran. Kolejny osm. No. I kolejny uran. To ja nie wiedział, że to jest kolejny uran. A tu jest super stópka? Ej. Czy ja czegoś nie rozumiem? Ja czegoś chyba nie rozumiem. Czy ja się pierdolę super stópką? Za przeproszeniem. Czekajcie. Rzucam sobie na mapę. Kurde, ale się screen nie zrobił z tego cholernego w dupę. Planetkoftera. Dobra, ja muszę to obczaić. Wiem, że mieliśmy robić co innego, ale muszę to zrobić. Muszę to obczaić, bo teraz jestem zszokowany. To działa tak, jak myślę. To muszę zrobić jeszcze jeden ekstraktor rudy T2. I tam ile było? 8? 3? O Jezu, klawisze mi się mylą. 3 8. Jeden pręt. Iryd. 2 irydu. Muszę zobaczyć, czy tam się da wydobywać superstupkę, bo jeżeli się da wydobywać superstupkę... Ja wiem, gdzie to jest. To jest to miejsce, gdzie były te wrota. Jeżeli tam się da wydobywać superstupkę,
to ja likwiduję ten pierdolnik tam i robię teleport tylko im w dupie, nie? Jestem slegit. Dobra, jesteśmy teraz tu. I to jest w tamtym miejscu. To jest w tamtym miejscu. Ale będą jaja. Ja się tyle bawiłem, kombinowałem i tak dalej, a to super stópka możliwe, że jest dostępna od ręki. Nie mogę. To trochę ciemno, jak na taki wypad. Bardzo jest ciemno, wow. Ej, gro, przestań. Zgubiłem się. Ciemno jak w dupie. O, ale chyba wlazłem tu, gdzie trzeba. Tak, to jest tu. Ja pierdzielę. U się wydobywa super stópkę. To jest game changer. Na early grze to jest game changer. Po prostu game changer. Ej, no to ja się nie będę bawił. Żadne dyrdymały i automatykę. W automatykę to ja się może pobawię, ale w inny sposób. Ja pierdzielę. Nie, no to ja ten pierdolnik tam zaraz skasuję i robimy co innego. Tylko nie mam w tej chwili... Chociaż mogę z Ancient Paradise niby usunąć teleporta, bo tam już mamy wszystko obrobione. Story nam to nie przeszkadza. Ej, dobra, jednak ta informacja o mapie, gdyby była zrobiona przeze mnie wcześniej, znacznie wcześniej, ile by mi kłopotu zaoszczędziła. To się po prostu w pale nie mieści. To się w pale nie mieści. Do magnezu, wow. Magnez chyba zacznę zaraz wywarać. No dobra, ale tak czy inaczej, ja to sobie zrobię chyba już poza odcinkiem. W sensie przenosiny całego tego pierdolniczka stamtąd na nowe miejsce. Grunt, że poznaliśmy miejsce nieskończonej rudy super stópki. No naprawdę to jest świetna sprawa. Czy jak będziemy mieć tylko i wyłącznie ten ekstraktor rudy T3, będziemy mogli tylko stópki sobie tam wydobywać. I wtedy to już surowce po prostu nie grają roli. Wtedy już surowce w ogóle nie grają roli. Za dużo tytanu? Serio? A magnezu też będzie za dużo. Uch. No dobra, do śmietnika wszystko. A więc, dobra. Bo ja się tu rozgaduję. Jak tam nasze jedwabniki? No jedwab jest zrobiony, tylko nie mamy jeszcze chyba... Czy mamy? Jak się robi? Jak się robi? Właśnie, bo tego nie ma. Ja mam prędkość wydobycia T4? T4 mamy, dobra. Jak się robi... powtarzam się non-stop. Klinę. Bo ja tu jeszcze chyba nie widziałem żadnego... modułu do tego. No właśnie. Jak się robi tkaninę? Może czegoś nie widzę. Nie wiem. Włóczki mamy. Ale tkaniny zrobić nie możemy. Dobra, potrzebujemy tak. Nawozu, glonów, dyni i dwa pojemniki z metanem. Znów sobie chwilę zrobię screena. Myślę, że to nam wiele pomoże. Standardowo. Tak patrzę sobie, żadnego nagrywania nie odłączyłem, bo ja tak potrafię.
Ja tak potrafię. Dobra, tu mieliśmy jeden nawóz. Potrzebujemy galonów. Dyni. Dynie. Myślę, że nawet ze dwie dynie. A tu do tego potrzebujemy bakłażanów. Razy 4. Tak, razy 4. Nie mam. Bakłaziany nam się skończyły. No to nie będzie. Niedobrze. Siara. Razy 2 sztuki. Liczę, że bakłażan zaraz odrośnie. Już mamy chyba jedne glony, więc może się jakoś uda. Pojemniki z metanem, no jak zwykle. Shira nie dość, że sobie screeny porobił, to jeszcze ma problemy. Dobra. Mam chyba wszystko, co chciałem. Pyk. Potrzebujemy jeszcze tak. Super stópki, ale to luz. Z olit może być ciężko. Próbki z bakteriami. Próbki z bakteriami to są 3 glony. A mamy tylko... Czy w sumie nas stać chyba na to już? Tak, tylko wody potrzebujemy, ale... Ja tak nie lubię. Raz, dwa, trzy. I się napijmy od razu. Napite, wypite. Poszło. Dobra. Potrzebujemy jeszcze super stópki. Liczę na to, że jeszcze tam zrobimy sobie coś. Izolit. Też nie wiem, po co biorę 2 sztuki, skoro... Aj, dobra. Nie pytajcie. Ten typ tak ma. Mówiłem wam, jest rano dla mnie. Jest rano, nagrywam to przed pracą, ja jestem nieprzytomny. Nagrywam z przyjemnością. Nie krzyczcie, jeszcze kawy nie wypiłem nawet. Dobra. Tu mamy... Zatrzymka drzewa pleom. Pelom. Ploplom. Plomplom. A gdzie były te złote nasiona? To chyba to były złote nasiona. Tak czy nie tak? Chyba tak. Ale to ma zasięg. 680 gram. O, dostarcza. Jest pleom? Tak, też jest pleom. 175, no to jest różnica. No i mamy dwa rozsiewacze T3. Fajnie. Prawda, nas na więcej nie stać, ale na legit. Tak, ewidentnie ten pleom to musi być złote nasiono. Dobra. Czyli plan dzienny już wykonany. Może byśmy to ciśnienie jeszcze zwiększyli? Albo sprawdźmy sobie, jak wygląda w tej chwili nasza... Bo to chyba nie było tu. Czy to było tu? Nie było tu. To było tu. W tym miejscu. O. Co my tam dalej możemy sobie odblokować? Co na drzewa Amora? Kanina, właśnie. No mamy odblokowane to w teorii. Tylko jak to robić? Jak to robić? 225 ton. No to jeszcze do ula T2 nam trochę brakuje. Farma motyli T2. 925 ton. I tu dalej mamy tylko motyle i larwy. Teoretycznie
Niedługo odblokujemy podgrzewacz T5. Rakietę do rozsiewania owadów. Wiertu T5, ale to długo, długo nie. Długo, długo nie. Niech sobie rośnie. Tu niech sobie rośnie. Dobra, no to ja ten pierdolnik odstawiam. Odstawiam to. Trochę przeliczyłem. Trochę się przeliczyłem. Źle poobliczałem wszystko. No spoko, luz. Damy radę. Taki problem to nie problem. Taki problem to nie problem. Co ja tu chciałem zrobić? A, wiem. Dobra, sorry, pojebałem się. Nic nowego. Nic nowego. Tu bakorzany sobie odłożymy. Tu sobie dynię zostawimy. A tu do pierdolnika pyk pyk i po sprawie. Ale zresztą coś zjadł jeszcze przy okazji. Napije się w trakcie. Opa. Dobra, Ancient Paradise. Wow. Ole bogi. Żarcik. Akurat powiem wam osobiście, że jak na tą grę, to tych bugów nie jest tak dużo, a przynajmniej nie są one uciążliwe. Bo tak jak przechodzenie przez ściany, no to wiadomo. To jest dosyć bardzo częste, ale tak czy inaczej nie jest jakoś tak tragicznie. Wiecie, te doczytki i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie kwestia optymalizacyjna, czyli dla nas. Więc to nie ma co twórców za to karać, a tym bardziej ganić. Mogę już używać? Mogę. Mugę. No, tu się zanolit widzę, spoko. Pozbieramy. Pozbieramy. Nawet nie jeden zeolit. Tam chyba jest jeszcze. Skrzynię widzę, the fuck? Serio? O czymś zapomniałem? O kurde. Co prawda to nie jest już nic imponującego, ale zawsze. Ale zawsze. Dobra, rozbierzmy ten zeolit. Zebrałeś? Zebrałeś. Póki jeszcze widno i widzę cokolwiek. Tam widzę skrzynię. Oh yes. Taka ukryta. Oj, zaolit. Nie żałuję. Ile nawozu. Panie. Takie i te maski. Skrzynce. O dziwo, ten nawóz teraz jest chyba najbardziej istotny. Kiedyś tu szukałem raczej super stupek, a teraz ja szukam tylko i wyłącznie nawozów. Nic nie było. Czy tu nic nie było? Wiem, że gdzieś na mapie, czy poza mapą w sumie, jest miejsce, gdzie możecie sobie znaleźć super chipy. Roślina Volnus. Ile to ma? 500. Szukam więcej. Czyli trzeba eksplorować dalej. Trzeba raz na jakiś czas zrobić sobie takiego tripa. Znając życie, to ja zaraz coś przegapię, bo jestem ślepy. A, w szczególności rano. Naprawdę to jest godzina 11:48, ale okej. Ale dla mnie jest rano, bo dopiero wstałem. Uwielbiam spać, Boże. Dla mnie sen to jest chyba najlepsza część dnia. Sen to jest najlepsza część dnia. Patrzę, czy może jakieś skrzynki jeszcze tu będą, ale chyba nie. Chyba nie. Chyba żeśmy wyzbierali wszystko. Wydaje mi się, że wyzbieraliśmy wszystko. No cóż.
Bywa i tak. Bywa i tak. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro oczywiście. A my się widzimy w następnych odcinkach, bo myślę jeszcze za 2, no max 3. Max 3 jeszcze sobie zrobimy. No nie? Chyba ta. Dobra. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej.